miał żonę, potem szukał dziewczyny, która miałaby pokochać go za nic. Nie wiadomo, czy znalazł, ponieważ teraz wysyła swoje serce w kopercie tej jedynej. Bożyszcze dziewcząt i kobietek. Jeszcze niedawno młodzieniec, dziś mężczyzna, przystojniak. Sprawdzony na rynku muzycznym, do wzięcia na widelcu w kuchni polowej. Masters, czyli Paweł Jasionowski. Twój adres znam i serce do koperty. Włożyłem dziś w tym sercu list i proste słowo kocham. Od ostatniego naszego spotkania minął tydzień i mam nadzieję, że ten tydzień upłynął Wam apetycznie. W kuchni polowej kolejny gość, witam Ciebie serdecznie, Paweł Jasionowski. Dzień dobry, witam. Zespół Masters. Paweł, jak się nazywa Twoja potrawa, którą przygotowałeś? Tak, moja potrawa będzie nazywać się Ringo Mastersa. Dlaczego Ringo? Dowiecie się już za chwilę. Mastersa, dlatego że do tej potrawy włożę całe swoje serce. Będzie to dla mnie mega wyzwanie. Tym razem nie będzie w kopercie, tylko będzie w tym daniu. Na talerzu. Tak. Tylko będzie na talerzu. Okej, okay, w takim razie popatrzcie, jakie są potrzebne składniki do tej potrawy. Ringo Mastersa, składniki. Mięso mielone wieprzowe, 600 dekagramów. Ciasto francuskie, 1 rulon. Pieczarki, 12 sztuk. Jajka, 2 sztuki. Cebula, 2 sztuki, czerwona i biała. Czosnek, 4 ząbki. Bułka tarta, 4-5 łyżek. Świeża natka pietruszki. Świeży tymianek. Przyprawy. Sól, pieprz, pieprz kajen, kurkuma. Pire z buraczków. Składniki. Buraki, 3-4 sztuki. Śmietana 12%, 4 łyżki. Ocet winny, 4 łyżki. Masło, 3 łyżki. Przyprawy. Sól, pieprz. Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy. Mamy buraki, mamy pieczarki. Na początek zajmiemy się burakami. Tak. Na 60 minut ustawiamy swoją kuchenkę, bądź nastawiamy budzik, żeby za 60 minut przypomniało nam, że te buraki mamy do włączenia. Możemy włożyć buraki do zimnej wody. Nie musi być Oczywiście, możemy włożyć do zimnej wody. Czyli najpierw musimy posolić. Dojrzewają. Mniej więcej? Jedną łyżeczkę tak dla smaku na 3-4 buraki w zależności wystarczy. Ja daję dwie. Tak? No dobrze, okej, okay, w porządku. To teraz wkładamy buraki, dlatego cudowna buraki nasza można garnka. Obrać, ale można ich nie obierać, bo skóra ma najwięcej witamin, ma najwięcej wartości odżywczych. Najlepiej, gdy ich nie będziemy obierać. Tak. Ponieważ potem zajmiemy się obieraniem buraków, ale o tym będziemy rozmawiać w dalszej części programu. One tak fajnie potem tę skórkę z nich będziemy mogli zdjąć. Szukam dziewczyny, co kocha za nic. Szukam, bo za nic kochać chcę. Jutro znajdę miłość bez granic. Wiem, że przede mną jeszcze jest. Moja przygoda z muzyką zaczęła się, kiedy miałem 4 czy 5 lat. Wtedy był jakiś taki pierwszy konkurs wokalny, na który bardzo chciałem iść. Mamo, mamo, zapisz mnie na ten konkurs. No dobra, zapisałem mnie na ten konkurs. Wygrałem ten konkurs wokalny i potem okazało się, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby zostać jakimś tam młodym muzykiem czy młodym wokalistą. Jestem dziewczyną z klasą. Będę mu śpiewać. Umiem bardzo dobrze gotować. Czy ty pamiętasz, jak byłeś małym dzieckiem? Takim zupełnie szkrabem. Mhm. Czy oprócz tego, że czułeś w sobie taką pasję i załapałeś bakcyla do tego, żeby iść w stronę muzyki, czy o czymś jeszcze marzyłeś? Właśnie o gotowaniu, wiesz, dlatego to jest spełnienie moich marzeń, że mogę wystąpić w twoim programie, bo nigdy nie miałem takiej możliwości, żeby właśnie wystąpić przed kamerą z jakąś swoją potrawą, więc mam nadzieję, że to jest początek do mojej kulinarnej kariery i niedługo będę mógł zostać profesjonalnym kucharzem. Rozumiem, a tak naprawdę powiedz, będąc w Warszawie na co dzień, korzystasz na pewno, jak przypuszczam, z gotowych półproduktów lub też z potraw w restauracji i tak dalej, a czasami kusisz się ku temu, żeby jednakże skorzystać z własnych rąk, z własnego pomysłu, żeby coś sobie upiścić. Czy starcza ci czasu? Wiesz, to jest tak, że faktycznie nie mam czasu za wiele i tego czasu na gotowanie czasami nie starcza, dlatego bądź jadam ja ci pomogę w studenckiej, powiedzmy tak, nazwijmy to stołówce, bądź używam półproduktu. Natomiast staram się, jest dużo takich nawet domowych potraw w gotowych słoikach, no ale weźmy tylko etykietkę z drugiej strony, tam jest Ty jesteś z Zambrowa. Wspomniałeś, tak, tutaj o słoikach.
A właśnie, jestem słoikiem? Tak, jestem słoikiem. Jesteś tak naprawdę. Słoik. Tak, bo... Jak ty się z tym czujesz, słoiku? Znaczy, na słoików wołają... Znaczy, my wszyscy jesteśmy słoikami, którzy pochodzimy z małych miejscowości i przejechali nagle do jakiejś dużej, większej i... I oczywiście wszystkie przetwory, które są dane przez mamę, babcię, przywożone są w słoikach. No, ja akurat tego nie praktykuję, bo jadam najczęściej właśnie w szkole, nie mam kiedy nawet odgrzać danego jedzenia, ale kiedy tylko mogę, to z chęcią wracam. Zresztą mam do domu tylko 100 km z Warszawy, więc bardzo często jeżdżę do mojej babci, na przykład na babę ziemniaczaną, to jest taka podlaska potrawa, bardzo dobra. No właśnie, może na Warmii i Mazurach nazywa się to kartoflak. Dlatego, że kiedyś to były tereny oczywiście niemieckie i tak, kartofel, prawda? Kartofel, ja. Ja. No danke, to teraz posłuchajmy muzyki, za chwilę wracamy. Jak Bella pokochaj oczu miód, jak ona pokochaj niebezpiecznie, jak Bella posłuchaj prostych słów, jak ona po prostu kochaj wiecznie. Zdecydowałem się na muzykę disco, bo wiem, że w tej muzyce jest wielka moc, którą można wykorzystać i wiem, że tę muzykę można naprawdę zrobić na fajnym poziomie. Jest to muzyka, która może nie ma jakiegoś wielkiego przekazu, ale tu nie chodzi o przekaz, tylko chodzi o to, żeby po prostu włączając tę muzykę fajnie się bawić, móc tańczyć, śpiewać, bo to przecież jest muzyka, która ma nam sprawiać radość. Przykryję garnek, w którym są buraki, one za chwileczkę będą wrzały, a ciebie poproszę, żebyś starł pieczarki. Właśnie to robię. Ponieważ one zostaną dodane do mięsa mielonego, które tworzyć będzie twoje Ringo. Paweł, piosenka Żono Moja, no bo od tego zaczęła się twoja kariera, prawda? Tak. To nie jest utwór skomponowany przez ciebie, ale zapożyczony. Czyj tekst, czyje słowa, jak sprawa z pozwoleniem, jaka była kariera wcześniejsza tej piosenki i jeszcze jedno, kto w ogóle wpadł na pomysł tego, żeby od tego zaczął, 17-latek. Ja tylko dodam, że tarcie pieczarek czy nawet ziemniaków to jest moje rodzinne zajęcie, które odziedziczyłem po moim dziadku. Mój dziadek zawsze, nawet mając już taką elektryczną tarkę, robi to po prostu ręcznie, no, sprawiało mu to przyjemność, więc najwidoczniej, jak sami Państwo widzicie, mi sprawia to równie wielką przyjemność. Natomiast wracając do utworu Żona Moja, miałem wtedy lat 17, kiedy ten utwór nagrałem. Byłem licealistą, byłem uczniem szkoły muzycznej na saksofonie, więc to trochę no, jakby gryzło się z moim zawodem, tak, bo miałem zostać saksofonistą i cały czas myślałem, że tym saksofonistą będę. Natomiast wybrałem trochę inną drogę. Jak to się stało, że w ogóle nagrałem ten utwór? No, tak. Występowałem w wielu projektach. To był między innymi, to był Big Band, to była orkiestra Denta, to był kwartet jazzowy, saksofonowy, to były jakieś zespoły nawet rockowe. I występowałem również w tym samym czasie w takim zespole, który omilał czas na weselach. Czyli byłem po prostu w składzie kapeli weselnej. Po prostu graliście te piosenki. Tak, graliśmy różne utwory. Ten utwór poznałem. Postanowiłem zrobić własną aranżację, własną wersję tego utworu, tego przeboju. Zaaranżowałem, potem zgłosił się potem utwór wydawca. Ten utwór wydaliśmy, nagraliśmy do niego teledysk. No i jakoś tak się stało, że... Może stał się takim małym przebojem. No właśnie, stał się. I śpiewają go wszyscy do dnia dzisiejszego. Nie tylko 17-latkowie, ale wiesz co, najbardziej chyba czuła struna każdego serca zadrżała ludzi, którzy są mniej więcej w wieku takim już bardzo, bardzo dojrzałym, wiesz? Bo brakowało na rynku takiej piosenki. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Reakcja rówieśników i Żona moja. No, kiedy wydałem ten utwór, a właściwie kiedy go nagrałem, byłem 17-latkiem, byłem uczniem liceum ogólnokształcącego, więc to było takie trochę dziwne i może paradoksalne, że 17-latek śpiewał o żonie, której tak naprawdę nie ma. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że chyba właśnie dlatego, że ty tej żony nie masz i nie masz z nią żadnych doświadczeń, to ty o tej żonie możesz śpiewać. Buraki cały czas się gotują, ja włączyłam już palnik, na którym stoi... Patelnia, tak. Ponieważ teraz przełożymy masło na patelnię. Tak jest. Będziemy smażyć nasze pieczareczki. Tak. Na masełku. Czyli tak jak jajecznice. Myślę, że troszkę nawet więcej. Tak.
musimy uważać na cholesterol. W momencie, kiedy masło się już całkowicie rozpuści, to wtedy będziemy przekładać pieczarki. Przerzucamy pieczareczki? Ja ci przetrzymam, tak? Może o, tak. Pomogę ci. No dobrze, i za chwilę będziemy jeszcze to wszystko mieszać, a łyżkę już masz. O, patrz jaka para, prawdziwa. Czy wiecie, że czerwona cebula powoduje spadek cukru we krwi i zapobiega tworzeniu się zakrzepów, a te małe, które już są, po prostu je rozpuszcza. A teraz poproszę ciebie o pokrojenie dwóch cebul. Zacznij może od białej, a więc na połowę i potem siekamy ją jak najdrobniej. Ale ty pięknie kroisz cebulę. Naprawdę, po prostu tak cienko, niesamowite. Oczywiście, no, wprawa. Wprawa. Codziennie rano wstaje, jajeczniczka, cebulka. No właśnie. A, czyli jajecznicę z cebulą sobie robisz? No potrafię gotować kilka potraw, znaczy przyrządzić, no bo jajecznicę przecież nie gotujemy, ale potrafię zrobić jajecznicę, nie wiem czy dobrą, i potrafię zrobić makarony, potrafię przyrządzić makarony, spaghetti, tak. Pasty. Dzisiaj Ringo Mastersa. No dobra, to teraz jeszcze druga cebula. Za chwilę wracamy, tymczasem porcja muzyki. I proszę daj nam czas, daj nam jeszcze szansę, niech ta miłość wiecznie trwa. Nie proszę więcej niż może prosić ktoś, kto kocha mocno tak jak ja. Kogo cenię najbardziej? No myślę, że artystów byłoby wielu, natomiast za dorobek artystyczny, za to, że wydał 22 płyty, cenię Zenka Martyniuka, zespół Akcent. To jest naprawdę spory dorobek. No, cenię również te zespoły, które i same piszą teksty piosenek, same aranżują. No bo na rynku robi się troszeczkę, może nie przebieg, ale robią się, powstają zespoły, które nie potrafią śpiewać, nie potrafią grać, nie potrafią pisać tekstów, a idą do producenta muzycznego, słuchaj, no mamy tutaj kolegę, który chciałby trochę zaśpiewać, zrób mu piosenkę, napisz nam wszystko, my tylko zaśpiewamy. No, szczerze mówiąc, cenię bardziej tych artystów, którzy od początku do końca pracują nad utworem, pracują nad wizerunkiem swojego zespołu i cieszę się, że takich artystów na naszym rynku jest coraz więcej. Nie wiem, czy to Państwo słyszycie, czy ten mikrofon to ściąga, ale mi już burczy w brzuchu, patrząc na te składniki. Tak. Teraz posiekaną cebulę wrzucamy na naszą patelnię do pieczarek. Do pieczarek dodajemy, oczywiście. Kolejnym składnikiem będzie czosnek, który już mamy przygotowany. Pawle, ty jesteś studentem. Tak. Którego roku, jakiego kierunku? Powiem tylko na początku, że czosnek jest bardzo zdrowy i to naturalny antybiotyk, pomaga przy wszystkich chorobach. Nawet kiedyś miałem anginę, czosnek mi pomógł, to tak, prawda. Tak, prawda. Jestem studentem trzeciego roku kulturoznawstwa, więc z czosnkiem mam mało wspólnego, natomiast no to wiem z własnego doświadczenia z autopsji. Po skończeniu tych studiów, jaki będziesz miał tytuł i gdzie będziesz pracował? Będę ministrem kultury. Studia kulturoznawcze rozwijają również bardzo, bardzo ogólnie. Mogę dalej kontynuować jako na przykład student dziennikarstwa, mogę no pracować tak. W instytucjach kultury. Mogę być na przykład bibliotekarzem, czemu nie, prawda? Możesz, ale bibliotekarzem chyba nie, bo będziesz słyszał, jak ci się zmarszczki robią. Dobre, dobre.